Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny odcinek obiektywnego oceniania. Dziś przyjrzymy się pojazdowi podstawowemu, czyli MAN NL202. Na początku pierwsza kwestia, czyli wygląd zewnętrzny. Powiem Wam tak, no jak to zwykle bywa w przypadku pojazdów standardowych, które są dostępne zaraz po zakupie gry. No naprawdę wykonanie jest na bardzo dobrym poziomie. Wszystko na swoim miejscu, wszystko wygląda pięknie. Także nie przedłużajmy, przejdźmy do wnętrza. Jeśli chodzi o wnętrze, no również wszystko na wysoki połysk, że tak to ujmę. Zwłaszcza zastanawia mnie kwestia tutaj tej podsufitki. Płyty z otworami. Ona jest bardzo ładnie wykonana, bardzo ładna tekstura tutaj została zrobiona. No i aż bije po prostu po oczach dokładność tejże tekstury. Podłoga naprawdę też bardzo fajna, bardzo dobrze wykonana. Następnie tutaj mamy oczywiście mechanizmy drzwi, na dole tutaj jakieś zabrudzenia. Zobaczcie, łączenia, gdzie została podłoga połączona ze sobą. No naprawdę tutaj mamy chociażby, o, detale, jakieś głośniki od zapowiedzi. Tutaj drugi głośnik. No naprawdę fajny, fajnie. I tu już stanowisko kierowcy widzimy, ściankę oddzielającą kierowcę od pasażerów. Nadkola, zobaczcie, to też jest fototekstura. Tutaj miejsce na jakiś drobny bagaż. Naprawdę fajnie to wygląda. I samo stanowisko kierowcy. Tutaj mamy większy pogląd. Zobaczcie, tutaj też tekstura, jakaś tam klamra do dokumentów. Po bokach patent już, który widzieliśmy w przegubowym autobusie. Jakaś tekstura, ślady po starych kartkach, ślady po starym kleju. Coś w ten deseń po prostu. No również mechanizmy i różne tego typu rzeczy. Druga kwestia. Funkcjonalność. I zaczynamy z przodu. Tutaj mamy ukryty przycisk oczywiście. Otworzymy drzwi. Kierowca wchodzi do autobusu. Naciskamy drugi raz i drzwi się zamykają. Szyber dachy. Je możemy otworzyć tylko z środka. Tutaj mamy szyby otwierane następnie. Żadnych klap tutaj odsuwanych, otwieranych na zewnątrz nie ma. Następnie. No i tutaj ciekawa kwestia, szyba przy kierowcy, przy stanowisku. Nie otworzymy jej na zewnątrz, przesuwając wnętrze. No więc, jak mówiłem, te szyby, szyberdachy otworzymy, możemy ustawić w trzy różne kierunki. Przyciski działają nam, przyciski stop na żądanie. Po czym tutaj zapala nam się lampka, o, Wagen Halt, napis. Następnie mamy tutaj przycisk przy tych drzwiach. Przyciski awaryjnego otwierania. Wyłączamy właściwie elektrykę, bo to są drzwi elektryczne. No i o, może zróbmy to tak. I teraz załączamy z powrotem. I dopiero, o, teraz. I drzwi się z powrotem zamkną. Nie jest to tak samo jak w układzie pneumatycznym, gdzie po spuszczeniu powietrza i ponownym włączeniu drzwi w tej grze wracają tutaj z powrotem. Tutaj działa to inaczej. No i oczywiście z przodu szyberdach i dalej do przodu. Tutaj mamy, o, barierki, które działają w ten sposób, ale oczywiście one się otwierają, jeśli pasażerowie wchodzą do autobusu. To jest oczywiście zrozumiałe. I samo stanowisko kierowcy. Oczywiście ten sam mechanizm tutaj. Roletka pracująca. Szybę już otworzymy tutaj bez problemu.
Sterownik wyświetlaczy, kasa do sprzedaży biletów. I tutaj otworzę te drzwiczki, żeby Wam pokazać nowość. Mamy coś takiego. Teraz otwierałem prawe drzwi, ale jest coś takiego w autobusach właśnie, że jeżeli guma nie najdzie na siebie tak jak powinna, to one się zacinają. W moim mieście właśnie były to najczęściej spotykane w Jelczach 120M. Właśnie coś takiego występowało. Sporadycznie to się zdarza, ale się zdarza. No tutaj takie coś wystąpi za każdym razem. Teraz zamknę te drzwi, a otworzę lewe skrzydło. Proszę bardzo. No tu jest układ elektryczny, ale w przypadku drzwi pneumatycznych, tak jak w tym Jelczu wspomnianym, no było coś takiego, że jeżeli w końcu taka siła zadziałała, że po prostu musiały te drzwi się otworzyć, to jedne i drugie trzaskały po prostu prawie że jednocześnie, no, bo już występowały takie opory siły tych siłowników pneumatycznych w tych drzwiach. No. No to są dwa różne systemy, pneumatyka tu jest elektryka. Tak to tutaj wygląda. No i druga nowość oczywiście, która już jest też w autobusie przegubowym. Jeszcze tutaj zademonstruję. Włączamy to tutaj. Otworzymy te drzwi. Naciskamy raz. Puszczamy. Drugi raz naciskamy i teraz platforma jedzie na dół. Mamy na dole, wsiada ktoś na wózku inwalidzkim, jedzie platforma do góry, puszczamy, naciskamy drugi raz, platforma się chowa, no i to zasilanie możemy wyłączyć, nie mamy oczywiście też takiej konieczności, nie ma takiego przymusu. Cały tutaj panel ogrzewania został przeniesiony na górę, jak widać. I mamy jeden stopień, drugi, trzeci tak normalnie nam nie działa, zobaczcie. Dopiero tutaj jak naciśniemy DEF, mamy full grzanie po prostu. O, to jest tak jakby automatyczna opcja, coś takiego. Od razu mamy tu full zapełniony pasek temperatury grzania, czyli no, takie ostre grzanie, może nawet by tak rzec. Zamykamy te drzwiczki, oczywiście tutaj kasa wylatuje, to jest dobrze, wszystko nam znane. No, kierownica. I z funkcjonalności w sumie to by było moim zdaniem tyle. Takie najważniejsze nowości pokazałem. Udźwiękowienie, no to drzwi już właściwie słyszeliście. Klakson. Praca wycieraczek. Tutaj nic się nie zmieniło względem tego, co już było w OMSI 1. Wszystko po staremu. No i właściwie pora uruchomić silnik. Zamkniemy drzwi. O, teraz jedne drzwi się cofnęły. Tak to brzmi w środku i jeszcze pogląd od słup na zewnątrz. Piękny silnik i powiem Wam, gdyby ktoś myślał, że ten dźwięk jest taki sam jak w manie przegubowym, no to się myli. Proponuję kupić słuchawki, no bo ja wiadomo, to nagrywam wszystko na słuchawkach. Te dźwięki są od siebie różne. Oczywiście w pewnych momentach są podobieństwa, no bo muszą być, to jest ta sama marka, ten sam producent silnika, ale jednak są różnice. Widać, że to było nagrywane z realnych pojazdów, jak zresztą wszystkie brane tekstury oczywiście. No i cóż, właściwie
To tyle, jeśli chodzi o... Teraz wam coś pokażę. Mamy F12, to jest taki skrót, którym możemy cały czas mieć otwarte drugie drzwi. Dopóki go nie włączymy, tutaj to jest ten przycisk F12, ja tutaj mam kursor, patrzcie, tu jest kursor, F12, wyłączamy i dopiero nam się te drzwi wtedy zamkną, to jest tak jakby blokada po prostu. Koniec, wszystko zostało omówione, dla mnie osobiście pojazd idealny, ocena 10 na 10, fajnie się nim gra, fajnie się nim jeździ, jest bardzo dynamiczny, uważam. Także same plusy. Polecam oczywiście pobranie jakichś malowań, żeby nadać mu polskiego klimatu. Również pewnie na forum można znaleźć modyfikację, dzięki której pasażerowie będą wsiadali obydwoma drzwiami, no bo na razie standardowo wsiadają pierwszymi, wysiadają drugimi, co jest standardowe akurat w Niemczech, no więc tak to zostało tutaj wykonane. Dla mnie osobiście pojazd naprawdę godny polecenia, przyjemny w odbiorze, ocena 10 na 10. Z mojej strony to by było na tyle, do usłyszenia, cześć!